Jak się czułeś dzisiaj na skoczni? Jak twoje skoki? Dzisiaj moje skoki nie były takie, jakie oczekiwałem, ponieważ wszystkie skoki oddawane na treningu tutaj, jak mieliśmy, były bardzo fajne. A przyszły zawody i troszkę błędów się pojawiło, spóźnione skoki były, i pierwszy jeszcze tam troszkę poniosły, ale w drugim skoku już nie odleciało, bo dzisiaj jeszcze warunki nie były korzystne. Nie wiem, jak tam mieszało, ale ja akurat trafiłem, że nie miałem korzystnych warunków. A te błędy mogą wynikać jakoś z tego, że za bardzo chciałeś? Czy... No też. No troszkę może chciałem, żeby to jakoś... Chciałem po prostu skakać to, co umiem na tej skoczni, bo lubię tę skocznię i dobrze się mi na nie skacze. No ale za bardzo chyba chciałem, i nie wyszło. A twoja aktualna dyspozycja pozwoliłaby na więcej? Tak, pozwoliłaby, chociaż czuć już troszkę to zmęczenie po tym sezonem całym letnim. Ostatnie 3-4 dni było takie dość odczuwalne zmęczenie, natomiast tak na dzisiejszy dzień to nawet powiedziałem, że dość się nawet czuję o siłach, także... A jakbyś tak podsumował te lato pod względem i startów, i treningów, jesteś zadowolony z tego, co zrobiłeś, co uzyskałeś? No powiem, że cieszy mnie bardzo to lato, ponieważ nie było takie złe, bo tam startowałem w fiskapach, zajmowałem pierwsze i 15 miejsca praktycznie zawsze. Na kontynentalnych też tak samo, także jeszcze zobaczymy, za jutro jeszcze zawody są i za tydzień w Szczytku na Mistrzostwa Polski. Czy masz jakiś konkretny cel na sezon zimowy? No moim celem to jest Mistrzostwa Świata Juniorów. No chciałbym właśnie tam troszkę powalczyć, jak to się mówi, każdy będzie chciał. No ale zobaczymy, jaka będzie dyspozycja. No ja lubię skakać w zimie i bardzo mi się fajnie skacze w ogóle. Inaczej uczucie jest inne na skoczni niż w lecie. Także zobaczymy. No. Oprócz tych mistrzostw świata, to chciałbym jeszcze, jak każdy to myśli, marzy, o Pucharze Świata nawet brać udział. No ale to zobaczymy, jak dyspozycja będzie. Jakie najbliższe plany masz treningowe? Rozumiem, że na Mistrzostwa Polski jedziesz, tak? Tak, jedziemy na Mistrzostwa Polski, natomiast później to tak treningi na sucho, może będą parę jakieś na skoczni, i później lekka przerwa, i jedziemy później na tory lodowe pod koniec chyba października, jak się nie mylę, ale chyba do Oberstdorfu albo do Hintzenbach, jeszcze nie wiadomo. To tory są już pewne, tak? Bo jeszcze jakieś czasy mówiło się, że nie wiadomo. Znaczy tak mamy w planie tam, co dostaliśmy na cały rok, także... Zobaczymy, jak będzie, bo muszę się w każdej chwili wszystko zmieniać. Dobrze, dziękuję bardzo.